Co się stanie, kiedy banda przyborów biurowych zgwałci kostkę K6? To się stanie. Tak, od jakiegoś już czasu pytaliście się mnie: Rozminator, masz fidget spinnera? Masz fidget spinnera? A ja na to: co to jest kurwa fidget spinner? Tak więc pogooglowałem, zobaczyłem, stwierdziłem, że to debilizm. Ale przy okazji odkryłem coś takiego jak fidget cube. I takie oto chińskie główienko postanowiłem wam dzisiaj zaprezentować. Z tego powodu, że jest to chińskie główienko o bardzo ciekawej genezie. Fidget Cube jest urządzeniem, które w swoim zamierzeniu ma uczynić z ciebie najbardziej znienawidzonego człowieka w biurze, w klasie, bądź w jakimkolwiek miejscu, w którym przebywasz z innymi ludźmi, ponieważ wyposaża cię w niesamowitą ilość instrumentów do klikania, pstrykania i generalnie wkurwiania. Tak więc... papa, stare, nudne przybory biurowe. Welcome to Fidget Cube. Geneza tego urządzenia jest o tyle ciekawa, że zostało ono zaprezentowane szerszej publice po raz pierwszy na Kickstarterze, gdzie zebrało dosyć znaczną ilość kasy z dziwnych powodów. I okazało się takim sukcesem, że Chińczycy zrobili swoją wersję, zanim oficjalna zdążyła pojawić się na rynku. Tak, z tego co wiem, to Kickstarter się zakończył, produkty są tam w trakcie dostarczania do klientów, a Fidget Cube wylądował u mnie już 2 tygodnie temu, kiedy dowiedziałem się o nim z 2-miesięcznym opóźnieniem. Tak. Tak więc przy okazji wiem, że Ashens nakręcił o tym film. Nie zrezygnowałem z niego. Czekałem na przesyłkę. Okej, cóż więc mamy w Fidget Cube'ach? Mam 2 egzemplarze, tak więc unboxing. Otóż w pudełku takim znajduje się plastikowa wyściółka, plastikowe główienko, druga plastikowa wyściółka oraz instrukcja, która zacięła się w obudowie. Instrukcja do góry nogami. Oddychaj. Kręć. Kręć w inny sposób. Klikaj. Przesuwaj. Odwracaj. Właściwie pstrykaj. Niepotrzebna destrukcja. Zawsze na propsie. Tak, te urządzenia troszeczkę się od siebie różnią. Nawet jeśli chodzi o wykonanie poszczególnych elementów, tutaj jak widać gałka analogowa jest nieco wyższa niż tutaj, aczkolwiek największą różnicą są te oto trybiki, które tutaj trykają, a tutaj nie trykają, smuteczek. Tak, w zamierzeniu każda ze ścianek urządzenia ma oferować inny rodzaj zboczenia dla twoich palców. Tak więc zróbmy sobie przegląd i zacznijmy od najnudniejszego, czyli od kamienia spokoju, czy czegoś tam, jak to nazywają to w instrukcji, chuj wie, który ma służyć temu, żeby go masować i się uspokajać. Bez sensu, można sobie kurwa pomasować biurko. Kolejnym elementem jest taki to oto krążek z takim to oto pypkiem, który można sobie tutaj kręcić. Niestety nie klika ani nic nie robi oraz potrafi się zaciąć w obudowie, tak więc płynny ruch jest troszeczkę utrudniony. Następnie mamy klikające domino, czyli 5 przycisków, które klikają troszeczkę tak jak długopis, tak więc w sumie są nawet całkiem przyjemne, głośne i wkurwiające, tak więc spoko na propsie. Tutaj mamy kombinację, kulka analna oraz kłódka. Bardzo dziwne. Kłódka tryka, więc to jest o tyle fajnie, tryka w obie strony. Prawda, mam wrażenie, że może się łatwo zepsuć i prawdopodobnie dlatego w tej nie tryka w ogóle. Natomiast kulka analna się obraca. Jest tak, nie wiem, może... Nie wiem, czemu najpierw powiedziałem kulka analna, a nie jak kulka w myszce. Może dlatego, że to jest metalowa, a kulki w myszce nie były. Ha, ha, ha. Dziwne, trochę bez sensu. Przycisk, pstrykacz, klik, 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 klik. Ostatni gasi światło. Cóż, co można więcej o nim powiedzieć, to przycisk. Najciekawsze z tego wszystkiego, dla mnie przynajmniej jako gracza, jest ta strona, która, że tak powiem, skłoniła mnie do przyjrzenia się temu badziewiu nieco bardziej, ponieważ jest to mini gałka analogowa, a jako że ja mam taki właśnie mały fetysz przy graniu, jak czekam w menusach, jak coś się zloaduje, żeby grać dalej, to tak trącam gałkę w jedną i w drugą stronę i niesamowicie satysfakcjonuje mnie dźwięk i uczucie, kiedy obija się o krawędź obudowy w środku.
Nawet nie wiecie, jak trudno wytłumaczyć swoje małe palcowe zboczenia, więc cicho. To niestety tego nie zapewnia, ponieważ wychodzi z takiego bardzo małego otworu w porównaniu do normalnej gałki analogowej, która ma dużo większy, zwłaszcza nie wiem, tam przed w GameCube, na przykład taki ośmokątny otwór. Tak więc tego efektu tutaj nie ma. A oprócz tego wychyla się tak trochę chujowo, nie czuć, by tam w środku było to osadzone na jakiejś zbyt dużej kulce. Wciska się co prawda, ale klik jest zupełnie niesatysfakcjonujący i gumowy. Tak więc nie wiem, czy jako kontroler do Vive'a by się to sprawdziło. Kto wie, może to przyszłość. Cóż, ten model różni się, jak mówiłem, tym, że nie tyrkają ząbki, natomiast troszeczkę jakby przyjemniej latała tutaj ta gałeczka, nie wiem, nadal ten otworek tam w środku nie jest zbyt duży, ale może dlatego, że jest płytsza, to właśnie lepsze jest wrażenie, kto ją tam wie. Tak czy inaczej, jeżeli jesteście ludźmi, którzy uwielbiają klikać długopisami i denerwować wszystkich dookoła, to takie urządzenie, warte bodajże $1,5, jak dobrze pamiętam, być może spełni wasze zapotrzebowania. Ja generalnie odkryłem, że mimo wszystko wolę bawić ręce czymś innym niż taką kostką. Tak więc my. Ale cóż, zainspirowało mnie to do przegrzebania tematu nieco głębiej i znalezienia innych chińskich odstresowywaczy. Tak więc oto pierwszy odstresowywacz, czyli kondom na Fidget Cube'a. Cóż, generalnie to ma być niby urządzenie, które chroni Fidget Cube'a przed nie wiem czym. Ale odkryłem, że jest to coś dużo bardziej związanego z zatrzymywaniem palców niż pierwotne urządzenie, ponieważ weź to, panie, kurwa, nałóż na to. Weź to, kurwa, nałóż, a później zrób tak, żeby było równo. No, właśnie tego kondoma. No i teraz można spędzać całe godziny poprawiając. Tu nierówno, tu nierówno, tu źle. Tak więc to jest zabawka dla ludzi, którzy lubią klikać, a to dla ludzi z OCD, którzy wszystko muszą mieć równo, pod kątem 90 stopni i tak dalej, prostopadle. Tutaj mam jeszcze jeden chiński odstresowywacz. I bynajmniej nie jest to jeszcze jedna kostka, mimo że jest to opakowanie od jednej z nich. Nie. Tutaj znajduje się główka. Znajduje się ona tutaj, ponieważ zrobiona jest takiego, z tej paskudnej gumy, która... chodź tu, kurwa. Jest zrobiona z tej paskudnej i rozciągliwej gumy, która po poszuraniu po skarpetce od razu zaczyna zbierać kurz i różny inny syf i tak dalej. Generalnie jakby ją zostawić tak po prostu na powietrzu, to po chwili miałaby brodę z kurzu. Jakie paskudztwo. Dobra, to jest ponoć kolejny chiński odstresowywacz. Ma to służyć zajmowaniu palców i tutaj gnieceniu. Wyraz twarzy jest po prostu niesamowity. Coś jak bardzo zjarany ten Marshmallow Man z pierwszych Ghostbusters oraz naprawdę bardzo paskudny i jak widać mam naprawdę brudne skary. Cóż, o, pustogłowie. Nie wiem, czy się czuję zbyt odstresowany. Mam wrażenie, że zaraz urwę oko albo policzek. Ble, o kurwa, destrukcja. Okaleczymy cię. Nie uciekaj. Wiecie co? Generalnie myślę, że bardziej odstresowujące będzie unboxing kolejnego chińskiego główienka. Unboxing dokonany. Oto chiński zestaw z rybki walący. Wszystko, co potrzebne do przetrwania w dżungli.
linijka, nóż, szkło powiększające, tarka, otwieracz do puszek, wykałaczka i plastikowe szczypczyki. No można z tym ruszać na podbój borów i lasów. I wow, kompas! O nie, zdradzę wam swoją pozycję. Na wschód, to musi być cywilizacja. Myślę, że to będzie najbardziej satysfakcjonujący moment całego tego odcinka. Tnij się. Nie chcę przeciąć sobie stołu. Niech mój palec wyjdzie twoim okiem. O mój Boże. Wygląda jak statysta do martwicy mózgu. To było przyjemne. Miam. A, otwieracz ci do konserw w oko. To było dużo fajniejsze niż jakieś pstrykanie. Ale to nie koniec. No, powinienem to pokazać bardziej do frontu. Jeszcze raz. Ale to nie koniec. Taram. Ktoś wpadł na pomysł połączenia gumy i kostki do klikania. I połączenia tego wszystkiego w jedną przepaskudną hybrydę. Zobaczmy sobie, jak to gówno wygląda. O mamo. O Jezus Maria, co tu jest? A, kolejna plastikowa wyściółka. Kolejna instrukcja, ale jakże rozbudowana! Mam 12 powierzchni, każda strona ma funkcję, żeby podkręcić emocje, zniszczyć negatywny nastrój. Tak. Zbyt mało kiepskiego angielskiego, żeby się tym zainteresować. O, ciąg, Saigoki 350! No nie mogę po prostu, jak na to patrzę, to po prostu beka mnie bierze od razu, no. Jak to wygląda? Coś jakby doktorek z Gwiezdnych Wojen wyruchał kostkę Borga, a ich potomstwo poszło na technoimprezę. Albo zapamiętało się gdzieś na Woodstocku. Prawdopodobnie dlatego nabawiło się takiej wysypki na dupsku. Jeżeli to mówiłem, że może być kontroler do Vive'a, to tym bardziej chyba już prawdziwa gała analogowa, panie, normalnie jak coś z portala. Dużo gumowych pipków. Dobra, przyjrzyjmy się, może powstrzymajmy te karuzele śmiechu i przyjrzyjmy się kolejnym bokom tego urządzenia. Jakby wylosować, od którego zacząć? Potoczmy to jak kostkę. Zaczniemy od guziczka. Cóż, guziczek akurat okazuje się rozczarowująco najlepszym momentem tego urządzenia, więc wróćmy do niego na końcu może. Więc pipek. Gumowy pipek, który ma w dodatku twarz. Bardzo złą twarz, która nie chce się sfokusować. Chodź tu twarzo. No! O, jest! Trzymam ją do góry nogami. O nie! To bardzo smutna twarz. Wygląda jak atomówka. Atomówka na plemniku. Okej, okay, tutaj mamy kolejną kręciołę. Tylko, że ta jest dziwniejsza. Nie ma żadnego pipka, którym można by ją kontrolować, tak więc można ją sobie tak kręcić. Ewentualnie tak, chociaż ma zbyt małą krawędź, żeby móc sobie tutaj porządnie zaczepić paznokciem i satysfakcjonująco to obracać. Kamień uspokajający. Kolejny raz gówno, którego nie da się używać, ponieważ jest bez sensu. Trzy przesuwniki. Suwaczki. Nie wydają żadnego dźwięku. Nuda! Trzy pipki z mordami. Kolejne atomówki, które wyglądają trochę jak te odrzuty z Pacmana. Sutek, który krzywo się wciska i za każdym razem chowa się pod obudowę. Chodź tu, sutku. Byłaś. Boję się, że go wcisnę. Wysypka na dupie. Nie wiem, do czego to ma być. Może tylko jako masaż, czy coś w ten deseń. Cztery klikające przyciski w bardzo dziwnym kształcie. Coś jak D-pad, tylko że z downem.
Nawet może być, fajnie się tak przesuwa i klika, dużo klika. Klikanie. Czy coś jeszcze zostało? Sznureczek. Można sobie zawiesić. Gałka analogowa. To jest przedziwne, ponieważ tutaj wygląda to prawie jak gałka analogowa, no normalnie jak z jakiegoś Xboxa czy z czego wzięte. Nawet jest to lepsza gałka analogowa niż w playakach, ponieważ jest wklęsła. Kurwa, Sony, widzicie, nawet takie chińskie gówno potrafi zrobić lepszego analoga niż wy. Tak czy inaczej, klika i mogę wreszcie robić to. O, czy słyszycie to? Czujecie to? Pewnie nie. Ale jest niesamowicie przyjemne. Natomiast ten przycisk jest najbardziej satysfakcjonujący, ponieważ jakoś tak najprzyjemniej się klika, jest okrągły i tak idealnie pasuje pod palec i generalnie jest nawet spoko. Generalnie wygląda to jak jakieś, no, bardzo zaawansowane dildo dla karlicy o dziwnych upodobaniach. Cóż, może taki jest target. Powstaje pytanie, do czego mi potrzebne 3 takie chińskie badziewia? Odpowiedź, do niczego. Dlatego pozwolę sobie jedno zatrzymać na pamiątkę, a te powędrują sobie do Was. Powiedzmy, że to zostanie rozlosowane jako bonusowa nagroda podczas losowania chińskiego główienka i na tym samym streamie, kiedy dokonamy tegoż losowania, rozlosujemy sobie także tą kosteczkę wśród ludzi, którzy na dole w komentarzu podadzą mi prawidłową odpowiedź na ten rebus. Zobaczyli? Wiedzą? No. To proszę pisać na dole. Jakby co, to czatujcie na subboxa swojego w okolicach 20 sierpnia, ponieważ wtedy prawdopodobnie na żywo rozlosujemy sobie te wszystkie chińskie badziewia. Tymczasem więc dziękuję Wam wszystkim bardzo za oglądanie i żyjcie retro i szczęśliwie.